Hej, 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 witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 22. Pojedziemy sobie jednak to mleko sprzedamy, żeby mi tu nie zalegało. I wylejemy trochę gnojówki. A następnie muszę... No, zmień się biegu. A następnie muszę... brać się za koszenie już pszenicy, która mam dojrzałą. Kurde, muszę pozamykać. Kombajn czyszczony oczywiście. Co jest? Dlaczego nie chce się nabrać? Chyba, że za daleko jestem jeszcze. Pewnie za daleko. Aha, N otwórz pokrywę. Dopiero spełnij napełnianie, teraz dopiero. Gdzie z tym mlekiem trzeba jechać? Czekajcie, czekajcie, bo jeszcze mleka nie sprzedawałem. Mleko, mleko. Obojętnie, czy mleczarnia, czy mleczarnia jest nawet trochę więcej. Mleczarnia mamy, gdzie my tu mamy mleczarnię? Najlepiej to ja sobie zaznaczę to po prostu. Oznacz mi to miejsce i pokaż mi to, gdzie ona mryga. No nie tu. Tu. Aha, czyli jak do sklepu, tylko prosto. Dobra, już wszystko wiem. Zamknijmy to, żeby jak będziemy jechać, żeby nam tam się nie naleciało. I wyjeżdżamy. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie. Kurde, nawet nie wiedziałem, że tam jest taka zboże mleczarnia, nawet tam jeszcze nie byłem. A to jest taka zwykła, typowa mleczarnia, kurna, tak jak było to u mnie w Szczeńsku. Ale kupować tego nie będę. A ja tutaj w produkcji, o, a jaka... Pani obsługa mleczarnia, ho, ho, ho. I grosiaki płyną. Dobra, jedziemy. Całkiem fajnie, fajnie. O, sarenki i podkowa prosto, znają życie, no. No jeszcze w tamtym miejscu nie byłem i dlatego taki troszkę się zdziwiłem, że to mleczarnia tak fajnie tam wygląda.
Dobra, otwórzmy i zatankujmy. Jeszcze trochę zostanie, ale już to trochę nie będę woził. Tam zostało ze 2000 litrów, pewnie niecałe. Dobrze mówię? Zobaczmy to, jak to wygląda. No, jeszcze 1500 litrów, niech sobie już zostanie. No i teraz czekamy, żeby pieniążki już zbierać na pole, które chciałem. Chociaż tamte na rogu też fajne było. Tutaj sorgo rośnie. Dobra, i sprzedajemy. I można powiedzieć, że połowę hajsu na pole mamy. Jeszcze parę groszy się zarobi później z rzepaków. I sprzedamy wszystko, co tam mamy, to może na to pole uzbieram. Beczki odstawimy. I podepniemy drugą beczkę. Dobra, tą beczkę dziś na razie wstawimy sobie tam z tyłu, a podepniemy drugą. Jakie eleganckie podwórko bym tu miał, żeby nie to. No, zmieni się. Żeby nie to, że kurde. Że stoją te budynki. Miał fajne miejsca do parkowania. Dobra, odpinamy tą bekę. Dobra, tutaj mamy, sobie zatankujemy ją teraz.
Dobra. Także tutaj pójdzie gnojówka, a na tym polu drugim damy sobie obornika. Tutaj mam nadzieję, że sąsiad nie będzie miał nic przeciwko, że mu tutaj jeżdżę po tym. Muszę burty założyć do przyczepy, kurde. Do pszenicy to na pewno mi się nie zmieści, to w sumie ten rzepak trochę mi nie zmieścił, musiałem jechać 1,5 tony jeszcze odebrać. No już czuję, że mi klatki lecą, znaczy się, że chyba będzie pograne, że będzie zaraz zapisać to i zrzucić. Mogłem sobie podwójną dawkę dać. Zresztą w sumie jak mi się uda to pole kupić, to bym je też zlał gnojówką, a później przejechał agregatem po tym. I wtedy tam damy podwójną dawkę na tamtym polu. Dobra, przeskoczmy sobie do tego ciągnika. Muszę sobie też rozrzutnik kupić większy. 30 zostanie po prostu jako pamiątka. Ja nie będę ładował łopatą, załadujemy sobie tak, ze względu na to, że mi się ten
nie przedłużać tego odcinka. Że powiem wam, że to jest dosyć fajna robota tutaj tą 30 rozrzutnikiem. Ja lubię tutaj jeździć, mimo tego, że to nie jest jakoś specjalnie na wypasie. Nie robi to dużej roboty. Ale robota jednak robi i fajnie to wygląda. Praktycznie mi starczy na jeden przejazd. No, taki miszmal dzisiaj mamy roboczy. No i daj, mówiłem, praktycznie mi starczy na raz, na przejechanie. Mam nadzieję, że mi tego burnika w ogóle wystarczy na te pole. No może i nie starczyć.
No nie starczy, tylko nojówkę wyleję tutaj na paliwo. Nojówki mam naprawdę dużo. A kurde, muszę zatankować jechać jeszcze. I to zaraz, bo zaraz mi zabraknie paliwa. Dojedziemy do końca pola, ja odepnę rozrzutnik, polecę sobie zatankować. Na przykład tutaj u sąsiada kupuję paliwko. I tam moja jedna pszeniczka, i tu jest jeszcze jedna pszeniczka moja do ścięcia. No jak go nie ma, to się mu zostawi pieniążki, zatankujemy i dobra. No idzie akurat. Tam ci sąsiad zostawiłem pieniądze. Kosz mu się przewrócił, nie podniósł. Sąsiad już pewnie ciepły idzie. Macie, kurna, zarąbiście tam mapa wygląda. To moja druga pszenica. Kierowa dosyć duże pole tutaj mam. Kurde, już praktycznie nie bardziej wybornika zaraz. Czekajcie, zobaczmy u zwierzętów. Gnojówka to pokazuje, wybornika nie, muszę chyba podejść. Trzeba pokazać, a gdzie pokazać? 200 litrów zostało. To na jeden przejazd, zresztą tym gnojówką trzeba będzie zrobić. Jak gnojówki jeszcze mam 23 litrów, więc spokojnie mi starczy.
No i gnojówkę, i ubornik wywaliłem. Ale też trzeba pamiętać o tym, że nie mogłem słomy wrzucić. Dopiero jak paszowóz kupiłem, się okazało, że paszowozem da się słomę wrzucić, dlatego mam tego obornika mniej. Dobra, skończyło się. Także tutaj tą gnojówkę teraz wydamy i będziemy mieli pole załatwione. Na razie 30 sobie tu schowam pod dachem, niech stoi. No i zaraz będzie pole przygotowane. Sąsiad dosyć drogo chce za te pole, ale muszę iść się z nim dogadać. Może by mi na raty rozłożył, że teraz bym mu dał połowę, później połowę. Jakby chciał się dogadać, to byłoby git. Dobra, beczki za bardzo nie będę chował, ze względu na to, że i tak będziemy jej używać później.
on się tutaj sobie wpakuje. Niech stoi. Ja muszę się podpiąć pod tą przyczepę i choć jej burty założyć. Niestety nie mam warsztatu u siebie, muszę do sklepu zasuwać. Dobra, tylko gdzie on ma miejsce? Gdzie tu jest miejsce teraz na ten handel? Pewnie tutaj, co? Zobaczmy, jak to wygląda. Tak, tutaj. Ja akurat przyczepa ustaw. I dajmy jej 8 ton. 12 to za wysoko. 8 ton ustaw mi. No i tak zapis, normalka. No, wskakuj, podczep i spadamy. I kurna, znowu wyjdzie mi długi odcinek. Nie będzie się wrócał pół godziny. W tych dziurach to tutaj nie ma co tak za bardzo gonić z tymi przyczepkami. Dobra, tu jest ścięte, zaparkujemy tutaj. Przeskoczymy sobie, aha, najpierw wyłączę kubuty. Jezus, dobra. Może mi cofnij. No puść. No patrzcie, jakie uparte bydle. No, dziękuję.
poterpinamy to. Czekajcie, nie tak. Tutaj sobie wywinę. Dobra. I dobra, gdzieś tutaj muszę znaleźć miejsce, żeby zaparkować sobie. Chyba tutaj wjedziemy. Schowałem się. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć.